Hej, to jest Marta z Codziennie Fit i witam Cię na treningu Starter Cardio plus wzmacnianie. Ten trening przeznaczony jest dla osób kompletnie początkujących, które nigdy nie ćwiczyły albo które wracają po długiej przerwie, po chorobie lub mają sporą nadwagę czy otyłość. Ten trening będzie dla Was bezpieczny, nie zawiera skakania, nie zawiera ćwiczeń mocno obciążających stawy, więc jak najbardziej będzie świetnym startem do tego, żeby wreszcie zacząć ćwiczyć. Ja postaram się Was zmotywować, a do treningu będzie Wam potrzebna tylko mata, woda i dobry humor, bo całą resztą zajmę się już ja. To co? Zaczynamy! Nasz trening zaczynamy od rozgrzewki, to jest taki mocny element każdego treningu, który musi być zrobiony, żeby ten trening był dla nas też przede wszystkim bezpieczny, ale też miał lepsze, przynosił lepsze efekty. Więc zaczynamy od marszu, cały czas tylko maszerujemy. Ręce pracują trochę jak przy bieganiu, w ten sposób. Ok, rozluźniamy właśnie głowę. I cały czas staramy się maszerować. Teraz w tej pozycji wydłużamy ciało, tak jakbyśmy chcieli się na maksa wyprostować i pokazać, jacy wysocy jesteśmy. I staramy się też napiąć brzuch. Co to w ogóle znaczy? To trochę takie uczucie, gdybyśmy mieli zaraz dostać cios pięścią w ten brzuch i staramy się, żeby on był taki twardy, wiecie, żeby odbił ten cios. Czyli mocno napinamy mięśnie brzucha i staramy się stworzyć taką swoją obronę. Brzuch tak naprawdę będziemy napinać też przez cały trening. Jeśli teraz tego nie czujecie, jest to całkowicie normalne, dopiero po jakimś czasie pewnie może takie czucie mięśniowe się pojawi, bo rośnie ono razem ze świadomością taką i z ilością treningów, więc na to też warto poczekać, to się na pewno prędzej czy później wydarzy. Dobra, cały czas maszerujemy. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech. Wydech. Chcę już Wam powiedzieć na wstępie, że jestem mega dumna, że odpaliliście w ogóle ten film, bo to już jest pierwszy krok do tego, żeby ten trening wykonać. Nawet jeśli skończycie dzisiaj tylko na rozgrzewce, hej, to już jest coś. Także warto o tym pamiętać, warto gdzieś to mieć tam gdzieś z tyłu głowy i po prostu trochę łagodniej do siebie podejść i pamiętać o tym, że może dzisiaj tylko rozgrzewka, ale jutro już cały trening. A trening nie jest bardzo wymagający, jest dostosowany do osób bardzo początkujących. Nie ma tutaj zbytnio ćwiczeń obciążających nadmiernie stawy, kolana. W związku z tym może być wykonywany także przez osoby z dużą otyłością, z dużą nadwagą, po długiej przerwie od ćwiczeń, które nigdy nie ćwiczyły, albo w takim starszym wieku. Jak najbardziej to będzie ok. Ten trening jest bezpieczny dla każdego. Mogą go robić dzieci, mogą go robić dorośli, mogą go robić, nie wiem, psy i koty pewnie też, gdyby miały kciuki, ale nie mają, więc skupiamy się na ludziach. Jeszcze, cały czas maszeruj. Głęboki wdech. Wydech i teraz krążenia ramion do przodu. 5, 4, 3, 2, 1 i druga strona. 5, 4, 3, 2, 1 i znowu do przodu, 5 razy. Ok, i druga strona, hop. Super. Teraz cały czas z tego marszu zrobimy sobie skręty. Hop, skręć całe ciało. Raz, i raz, i raz. Hop, 8, 7. Skręcamy i patrzymy za ręką. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wróć do marszu. Głęboki wdech, wydech. Oddychanie jest bardzo ważne podczas treningu, więc będę też Wam o tym cały czas przypominać. I powoli uginamy lekko kolana, przechodzimy ciężarem ciała z nogi na nogę. Ręce trzymamy na biodrach i na razie tylko tyle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dodaj piętę do pośladka. Hop, hop. Hop, hop, super. Mocno staram się dotknąć tą piętą pośladka. Hop, hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wróć do marszu. Świetnie. Cały czas maszerujemy. Tętno już powinno być lekko podniesione, więc jak najbardziej sam raz na naszą rozgrzewkę i teraz zobacz, hop,
pajace bez skakania, czyli noga w bok, ręce góra i 10, 9, 8, 7, energicznie, 5, 4, 3, 2, 1, cały czas nogi pracują, ręce przód, tył, hop, 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 jeszcze i 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni, przejdź do marszu. I teraz, jeśli masz o co się podeprzeć, o ścianę, o kanapę, o biurko, podeprzyj się. Jeśli nie, spróbujemy to zrobić bez pomocy. Prawa noga lekko do przodu. Stajemy, ręce na biodrach i powoli robimy wymach. Hop! Hop! Zobacz, to nie jest odwodzenie, czyli nie odwodzimy nogi tutaj i stopy nie są razem, tylko ta noga jest z przodu. Hop! Jeśli mamy czego się trzymać, trzymamy się. Można podejść do ściany. I zrobić 8 powtórzeń jeszcze. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, jeśli to ćwiczenie jest dla Ciebie ciężkie, teraz robimy drugą nogę, to pamiętaj, że możesz odłożyć zawsze po każdym wymachu nogę na ziemię. Hop i znowu. Hop, super. Jeszcze 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni raz, super. Głęboki wdech, wydech. Bierzemy teraz łyk wody. I zaczynamy stoper włączać. I zaraz lecimy. Każde ćwiczenie w pierwszym bloku wykonujemy przez 35 sekund. Ja wszystko pokażę, więc niczym nie musicie się martwić. Pierwsze ćwiczenie, ręce za głowę. Lekko zginamy nogi w kolanach i będziemy prawo, lewo i potem piętą dotykać przodów. Nic więcej, to nie jest przysiad. Leciutko tylko uginamy nogi w kolanach. Start. Hop, hop, kolan. Hop, hop. I pięta leci do przodu. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyprostuj się, staraj się trzymać ręce za głową. Jeśli jest za ciężko, połóż ręce sobie na barkach, ok? Jeśli możesz, ręce za głowę, hop i hop. I znowu raz, 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 raz. Jeszcze hop, hop. Trzymaj do końca. Hop, 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 hop. Ok, luz. Kolejne ćwiczenie. Jeśli możesz, nogi szeroko, stopy na zewnątrz, staramy się dotknąć ziemi. Nie musimy tego robić, tylko markujemy tyle, ile jesteśmy w stanie i przechodzimy do góry. Jeśli mamy bardzo dużą nadwagę lub problemy ze stawami, zamiast tego sumo przysiadu, robimy zejście na prostych nogach i do góry. Tyle, ile możemy, lekko można ugiąć nogi. Tak, czyli wypychamy mocno pośladek i tylko góra-dół. Nie musimy dotykać ziemi. Lecimy. Hop. Hop i... Hop, hop. Pamiętaj, nie musisz dotykać ziemi, jeśli nie dajesz rady, to nie ma być nic na siłę. Wersja z takim półprzysiadem, palce skierowane na zewnątrz, kolana na zewnątrz i mocno pośladki do tyłu i do dołu. Lub wersja bardziej z prostymi nogami, lekko tylko uginamy. Lecisz. Ok. Luz. Bardzo, bardzo ładnie. Kolejne ćwiczenie. Krok do tyłu i kolano, góra. Nic więcej. Bardzo prościutkie ćwiczenie. Damy sobie na pewno spokojnie radę. Jeszcze 10 sekund przerwy. Prawa noga do tyłu i tylko kolano, hop, wracasz, hop, wracasz. Lecimy. Hop, 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 hop. Spokojne tempo i teraz skup się na tym, żeby pracować cały czas rękoma. Zobacz, jak podczas biegu, jak biegacze, podczas jakichś zawodów, mocno praca rąk jest tutaj zaakcentowana. I teraz pamiętajcie też o tym, co mówiłam na rozgrzewce. Staramy się napiąć brzuch tyle, ile możemy, ile jesteśmy w stanie teraz wyczuć. I mocno kolano do góry. Hop. Jeszcze.
Okej, okay. Luz. Schodzimy do takiego lekkiego półprzysiadu. Znowu kierujemy stopy lekko na zewnątrz i kolana na zewnątrz. Dzięki temu nie będziemy tak obciążać tych kolan. Lekki półprzysiad. I teraz z tej pozycji otwieramy ręce i nogi na bok. Nic więcej. Pracujemy nad całym ciałem. W tym ćwiczeniu głównie też nogi, pośladki. No i przy okazji jest to trochę ćwiczenie cardio, więc możemy spalić trochę więcej kalorii. Uwaga. I lecisz. Hop. Hop, hop, hop. Dobrze. Teraz wzrok skierowany jest na podłogę przed tobą, czyli nie zadzieramy głowy. Nie musicie na mnie teraz patrzeć. Patrzymy sobie w jakiś wybrany punkt na ziemi i w rytmie. Jeśli jest ci za mało, możesz przyspieszyć. Jeśli chcesz, zostań tak jak jest. Tak też jest dobrze, to też jest efektywne ćwiczenie. To też przyniesie rezultaty. Jeszcze kilka sekund. Uwaga. No i już. I zobaczcie, pierwszy blok za nami. Powtarzamy go teraz jeszcze raz. Wszystkie ćwiczenia już znacie, więc nie będą sprawiały żadnych problemów. Jestem tego pewna. Pierwsze ćwiczenie, ręce za głową. Hop, hop, pięta, pięta. Prościzna, już to robiliśmy. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. 10 sekund. I zaczynamy. Przerwa też jest bardzo istotna i jest potrzebna w każdym treningu. Lecimy. Hop, hop, lekko ugnij kolana. Wycofaj biodra do tyłu, ok? Tak jakbyśmy chcieli troszkę usiąść na czymś, to jest z tyłu albo dotknąć to tyłkiem. Nie wiem, jakbyście w podstawówce się przypychaliście w kolejce z kolegami, koleżankami, to czasami się tam biodrem zderzyło, no to to jest ten ruch właśnie w tym stylu. I jeszcze pamiętaj, jeśli ręce za głową za ciężko, daj ręce na barki. Jeśli mieszają ci się nogi, nie martw się, to nie ma takiego znaczenia. Jeszcze troszkę. Okej. Okay. Luz, przypominam, dotknięcie podłogi, powrót. Jeśli jest za ciężko, staramy się lekko na ugiętych nogach, tak? Czyli nie wchodzimy w ten przysiad, tylko raczej staramy się to robić bez przysiadu, a ze zgięciem tutaj w tym miejscu jak do skłonu. Tak? Czyli to jest ten ruch wtedy. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Tyle, ile możesz dotykasz i wracasz. Hop. 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 Jeszcze. Hop. 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 Dobrze, wydech na górze. Wydech mocno. Raz. Raz. Trzymaj do końca. Dajemy z siebie teraz 100%. Tak szybko jak umiemy, tak robimy. Jeszcze. Miasz włosy całe fruwają. Uwaga. Ok, luz. Lewa noga do tyłu. Już to zrobiłam. Lewa noga do tyłu i kolano góra. Wszyscy wiemy, co robimy, wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Damy sobie spokojnie radę. Zaraz będzie za nami pierwszy blok, a to oznacza, że już ponad 1/3, jak nie więcej, treningu za nami i to już jest powód do tego, żeby być z siebie dumnym. Uwaga, lecimy. Hop, 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 hop. Ręce do biegu. Kolano wysoko, staramy się nad biodro je trochę unieść. Hop, hop, hop. Jeśli nie możesz złapać równowagi, złap się za coś. To jest jak najbardziej totalnie ok. Podejdź do ściany, złap się za ścianę, rób to przy ścianie. Pomagamy sobie na początku. Z treningu na trening będzie coraz lepiej, zobaczycie sami. Jeszcze. Oddychaj. Ok. Luz. Cudownie. I ostatnie ćwiczenie z tego bloku. Hop, hop, ok? Nic więcej. Znamy już je, wiemy, jak je zrobić, więc myślę, że bez problemu sobie z nim poradzimy, a potem przechodzimy do bloku numer 2. Bloków ogólnie jest 3, więc to już jest ponad 1/3 za nami, bo już zrobiliśmy też rozgrzewkę, więc możecie być siebie mega, mega dumni. Lecimy. Otwieramy ramiona i krok w bok. Lekko zgięte kolana.
lekko jesteśmy zgięci też w biodrach. Pamiętajcie, co mówiłam z tym pośladkiem, tak? Jakbyśmy tam kogoś trochę chcieli może stuknąć z tyłu, bo się za bardzo pcha, tak? A my tam chcemy wejść. Więc uwaga, jeszcze oddychaj, wydech, 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 wydech i raz, raz, raz. Trzymaj tempo. Dobrze. Okej, okay, przerwa na wodę. I zaczynamy drugi blok, pierwsze ćwiczenie drugiego bloku. Cios, 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 kolano, kolano. Cios, 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 cios. Super, będziemy mogli się poczuć jak rasowi bokserzy. Uwaga, 5 sekund i zaczynamy. Trzymamy tutaj pięści na poziomie barków. Uwaga, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, kolano, kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Hop, trzymaj tempo. Czego nie chcę widzieć, to takich ciosów, nie? Nikt się tak nie bije. Moi drodzy, mocno. Hop, 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 hop. Możesz skręcić lekko tułów. Tu staramy się być bardzo tacy napięci. Właśnie napinamy wszystkie mięśnie. Staramy się panować nad naszym ciałem. Jeszcze. Okej, okay, luz. Jeszcze raz, od razu powtarzamy to samo ćwiczenie, więc jeszcze raz, znowu ciosy i kolano. To jest naprawdę fajne ćwiczenie, bo daje taki bojowy nastrój. Mam nadzieję, że wy też będziecie teraz w takim bojowym nastroju i razem bardzo łatwo uda nam się ukończyć cały trening. Uwaga, ostatnie sekundy. Trzymaj, gotowi. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, kolano, kolano. Jeszcze. Wczuwamy się teraz mocno. Jeśli chcemy, możemy sobie wyobrazić taki worek treningowy tuż przed nami, tak żeby właśnie w niego uderzyć. To bardzo pomaga, żeby utrzymać właśnie tą prawidłową postawę, żeby napiąć to ciało. Tułów mocno cały pracuje. Jeszcze. Ok, przerwa. I zaraz kolejne ćwiczenie. Cofamy nogę znowu do tyłu. I staramy się zrobić lekki zakrok tył. Wracamy. Nic na razie więcej, tylko tyle. 4, 3, 2, lecimy. Lekki zakrok, wróć. Lekki zakrok. Wróć. Hop. Wycofaj biodro do tyłu. Zobacz. Idzie do tyłu. I wraca. Nie musisz schodzić głęboko. Wystarczy tylko zamarkowanie lekkie tego zakroku. Nie trzeba tego robić od razu w ten sposób. Tyle, ile potrafisz, na tyle, ile się czujesz. Tak robimy. 10 sekund jeszcze. Trzymaj. Teraz pracujemy nad udami, nad pośladkami, nad łydkami. Ok, luz. To samo druga noga po przerwie, więc jeśli teraz prawa była do tyłu, to teraz lewa. Tak znam się na stronach, są aż dwie. Czasami mi się mylą, co pewnie zauważycie, jak będziecie ze mną częściej trenować, ale jakoś sobie radzę w życiu jeszcze. Ok, 7 sekund. 4, 3, 2, 1, lecimy. Tylko zamarkuj, wracasz. Hop, nie musisz schodzić głęboko. Oczywiście możesz, jeśli czujesz na siłach, jeśli stawy są ok, ale bezpieczniej tylko zamarkować na razie. Hop, co jest ważne, cofamy biodra do tyłu i nie kładziemy się w ten sposób. Nie chcę tego widzieć, tego nie robimy. Prosto sylwetka, jesteśmy dumni z tego, że robimy trening, tak? Wysoko, głowa skierowana do sufitu. Jeszcze kilka sekund. Ręce pracują jak przy bieganiu, hop. Naprzemiennie. Ok, luz. Cudownie. Bardzo proste ćwiczenie. Hop, hop. Tylko kolanka, nic więcej. Dzisiaj będzie dużo tych elementów kolan, bo one angażują też
cały brzuch, więc nie tylko to jest ćwiczenie cardio, ale dzięki temu też ćwiczymy sobie brzuch bez zbędnych spięć czy jakichś tam nudnych ćwiczeń, ok? Dlatego jest ich tak dużo dzisiaj. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop, 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 hop. Tylko kolanko. Góra, 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 góra. I hop, 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 hop. Dobrze. Jedno, drugie i jedno, drugie. Trzymaj rytm. Jeszcze. Ostatnie sekundy. Luz. Jeszcze raz to samo. Szybko napiję się wody. Ty też możesz to zrobić. Jak najbardziej, jest teraz na to pora. Warto często sięgać w trakcie treningu po tą wadę, uzupełniać płyny regularnie. Lepiej mniej naraz, kilka łyczków niż, wiecie, pół butelki, bo potem będzie Wam się przelewać to w żołądku i będzie Wam skakać, a to nie jest przyjemne uczucie. Wiem coś o tym. Uwaga, lecimy. Hop, 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 hop. Jeśli czujesz się na siłach, możesz dodać wyskok, ale musisz pamiętać, że przy dużej wadze może być to znaczne obciążenie dla stawów, więc osoby cięższe, bez wyskoku, osoby, które na przykład wracają po długiej przerwie, ale mają trochę mniej tych kilogramów, mogą tutaj poskakać. Te skoki wprowadzamy też stopniowo w treningu, po to, żeby właśnie było bezpiecznie. Nie ma co na siłę się pchać od razu, ok? W takie rzeczy, bo łatwo złapać kontuzję, a po co nam to? Stop, przerwa, kolejne ćwiczenie, przejście, hop. Jedna noga za siebie, ręce pracują, tylko przejście. W ten sposób. Damy spokojnie radę. Bardzo dużo osób od razu chce nie wiadomo na jaki poziom wskoczyć, a nie ma to kompletnie sensu, bardzo łatwo wtedy o kontuzję i wyłączenie z treningów na długi czas. Po co od nowa zaczynać, potem jeszcze raz? Nie ma to sensu. Uwaga. Lecimy. Przejście. 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 Nic więcej. Noga z tyłu i ręce pracują. Oddychaj, możesz przyspieszyć tempo. Takie szybkie kroki. Raz i raz i raz i raz. I coraz szybciej. Dobrze. Jeszcze kilka sekund. Trzy, dwa, jeden. Luz. Jeszcze raz będziemy powtarzać to samo ćwiczenie. A potem przechodzimy do kolejnego bloku, już ostatniego, więc już jesteśmy ponad połowę treningu, masz za sobą. Już naprawdę dużo za nami. Jestem bardzo dumna, że na tym etapie już sam fakt, że włączyliście dzisiaj ten trening, to już o czymś świadczy, coś chcecie zmienić i to jest bardzo, bardzo dobry ruch. Uwaga. A ja Wam postaram się w tym pomóc. Trzy, dwa, jeden, lecimy. Hop, hop, hop i szybciutko. I raz, 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 raz. Dwadzieścia sekund. Spokojnie damy radę. Zaraz przechodzimy do ostatniego bloku. Więc finisz przed nami, moi drodzy. Uwaga, luz, przerwa i przejście do ostatniego bloku. Pierwsze ćwiczenie, stoimy na skraju maty, powoli przechodzimy do pozycji deski, wracamy na kolana, kolano przód, do pozycji deski i staramy się wrócić. Ok? Jeśli będzie ciężko, robimy to bardzo powoli, spokojnie, w swoim tempie. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Zejdź powoli na dół. Od razu na kolana i teraz sięgnij kolanem i wracamy. I to wszystko. I znowu dół. Kolano, kolano i góra.
Jeszcze. Okej, luz. Wstajemy. Jeszcze raz to samo. Zrobimy od razu po dwa powtórzenia. Szybciej nam minie ten blok, bo będziemy mieli już to z głowy i nie będziemy wracać do żadnego ćwiczenia. A potem bardzo fajne ćwiczenie. Powrócimy sobie do lat 80., ale to za chwilkę. Musimy jeszcze skończyć to powtórzenie. Uwaga. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Zejdź na dół. Kolana. I podnieś się do góry. Góra. I znowu. Schodzimy. Góra. I znowu. Jeszcze troszkę. Ostatnie sekundy. Okej, luz. Przechodzimy sobie od razu na bok. I teraz ten mój powrót do lat 80. Kładziemy sobie jedną nogę lekko zgiętą, druga wyprostowana. Poczujemy się teraz jak Jane Fonda, bo będziemy robić sobie góra i dół nóżką. Nic więcej, niby nic, a poczujecie, że pośladek pracuje i cała noga pracuje. Staramy się, żeby łokieć znajdował się pod barkiem. Opieramy sobie przedramię na macie całkowicie i lecimy. Góra, dół, góra, dół. To, co jest naszym takim docelowym ruchem, to to, żeby stopa w ogóle nie dotykała maty, czyli cały czas ona jest w powietrzu non-stop, tak, żeby cały czas było to napięcie. Może być na początek za trudno, więc możemy odłożyć wtedy tą stopę i robić to w ten sposób. Ok, dopasowujesz wersję do swoich możliwości na dzisiaj. Czasami są takie dni, że już niby robiliśmy trochę treningów, a mamy jakiś gorszy dzień i to jest jak najbardziej ok, trzeba słuchać swojego ciała. Luz, druga strona. I znowu zgięte, szykujemy, poprawiamy włosy i będziemy lecieć. Jeszcze 12 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, lecimy. Góra, wróć. Góra, wróć. Góra, góra. Jeszcze. Trzymaj. Oddychamy spokojnie. Wydech na górze. Powinniśmy już poczuć tu pośladek, tutaj udo. Jeszcze trzymaj. Ok, luz. Odpoczywamy, a po przerwie robimy sobie powolne spięcie brzucha i nic więcej na razie, ok? Czyli tylko ręce za głowę, mogą być ręce też skierowane na klatce, góra, wracasz. Nie ciągniemy szyją, staramy się to rozrobić brzuchem, delikatne uniesienie głowy, nic więcej. Staramy się spiąć, zrobić ten ruch z brzucha. Uwaga, lecimy. Góra, wróć, góra, wróć, góra, wróć. Jeszcze, ho. Lekko spinamy, nie za daleko. Nie wychodzimy, nie szarpiemy w ten sposób, dlatego że nie chcemy, żeby obciążało nam tę szyję. Staramy się nie przyklejać brody do mostka, tak? Nie przyklejamy jej w ten sposób. Cały czas jest tutaj odległość i tylko góra. Dół, opieramy sobie głowę o dłonie. Ok, super. Drugie powtórzenie zrobimy z modyfikacją. Uniesiemy sobie nogi. I teraz postaramy się robić rowerek. Ok? Jeszcze chwila przerwy przed nami. 10 sekund i zaczynamy. Możemy teraz wziąć głęboki wdech. Wydech, zrelaksować się i pomyśleć, że tylko jeszcze dwa ćwiczenia, koniec tego treningu. Uwaga, lecimy.
szybkości. Tutaj góra i rowerek. Nic więcej. Pedałujemy sobie, jedziemy nie wiadomo gdzie. Możemy wymarzyć sobie, gdzie byśmy chcieli jechać. Oddychamy. Jeszcze trochę. Dziesięć sekund. Trzymaj do końca. Trzy, dwa, jeden. Okej, luz. Kręg podparty. I teraz postaramy się wyciągnąć jednocześnie prawą rękę, lewą nogę. Jeśli jest to dla nas za ciężkie, nie jesteśmy w stanie to zrobić, można nogą sunąć lekko po macie i wrócić, ok? Sunąć i wrócić. Uwaga. Lecimy. Tak jak potrafimy, jeśli można unieść, unosimy, jeśli nie, suniemy sobie po macie. Hop i wracasz. Spokojnie, powoli. Teraz też pracuję cały brzuch, pośladek, praktycznie całe ciało też, bo ramiona też pracują, podpierając nas teraz. Świetne ćwiczenie na całe ciało, bardzo niedoceniane. Jeszcze. Ok, to samo, druga strona. Jeszcze 20 sekund przerwy, głęboki wdech, wydech, super. Ostatnie powtórzenie, ostatnie ćwiczenie i koniec treningu. Krótkie rozciąganie i kończymy, więc jest na co czekać. Uwaga, nie poddajemy się teraz. 4, 3, 2, 1, lecimy. Hop. 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 Trzymaj. Powoli, spokojnie wykonujemy ten ruch. Tutaj się nigdzie nie śpieszymy. Tutaj wbrew pozorom im szybciej, tym gorzej. Tak? Staramy się nad tym, pracujemy, żeby cały czas było napięcie w mięśniach. Jeszcze. Ok, luz. Z tej pozycji siadamy sobie na piętach, rozciągamy się, kładziemy czoło na matę. Kręg podparty i teraz kocik, grzbiet, a teraz unosimy głowę do góry i biodra. I znowu kocik, grzbiet. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Siadamy na pośladkach. A na czym my mamy usiąść, nie? Łączymy stopy, jeśli jesteśmy w stanie. Łapiemy się za nie, żeby nie uciekły nigdzie i cały czas były połączone. I tak naprawdę to wszystko. Teraz powinno nam się rozciągnąć trochę wewnętrzna część ud. Też bardzo zapomniana. Trzymaj. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Lewa ręka, lewa noga do przodu. Prawa noga na lewą. Przyciskamy mocno do ciała, skręcamy się. I patrzymy, co jest za nami ciekawego. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Druga strona, czyli znów prawa noga wyprostowana, lewą. Przyciskamy i skręt. I trzymaj w tym skręcie. Ok, powoli puszczamy. Świetnie. Przechodzimy do podporu. I z podporu biodra do góry, przyciskamy pięty do maty
I teraz powoli wspinamy się do góry, prostujemy, poprawiamy włosy. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech. I teraz powolny skłon do przodu. Nogi mniej więcej na szerokość bioder. Możesz lekko ugiąć nogi w kolanach, jeśli jest za ciężko. Staramy się dotknąć maty tyle, ile możemy. Jeśli nie, dotykamy łydek. Można lekko ugiąć nogi, pamiętaj. Trzymaj. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Brawo, gratulacje, ukończyliście cały trening. Jestem bardzo, bardzo dumna. Jeśli potrzebujecie więcej rozciągania, to tutaj w kartach gdzieś dodam kolejny filmik z rozciąganiem. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Jeśli chcecie być na bieżąco, to subskrybujcie mój kanał. Mam całą serię dla osób początkujących. Playlistę znajdziecie na głównej stronie mojego kanału. Jeśli Wam się filmik podobał, dajcie kciuka w górę i napiszcie mi proszę w komentarzu, jak Wam poszło i jak się teraz czujecie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. To co, potreningowa piąteczka, bo na to zasłużyliście i kończymy. Hejka!